Witam w kolejnej odsłonie relacji z budowy modelu samochodu terenowego GAZ-69 w opracowaniu z małego modelarza z 1984 roku. Wszystkie wcześniejsze filmy oczywiście można znaleźć na kanale. Utworzona została również specjalna playlista. W tym tygodniu było mniej czasu na modelarstwo, ale aktualizacja musi być, więc bez zbędnego przedłużania przystępuję do dalszych prac. W pierwszej części filmu wykonywać będę tylne siedzenia wraz z oparciami. Wykorzystam części z numerami 96 i 97. Na początek oparcia tylne. Są dwie części, 96 i 96A, a sposób przyklejenia do burty tych elementów pokazuje rysunek 15. Jeśli chodzi o części 96, to postanowiłem je wzmocnić, podklejając zaznaczone prostokąty. Dlatego też skserowałem te części, jednak mając na uwadze finalną grubość tych elementów, do podklejenia musiałem użyć dwóch materiałów, tektury o grubości 0,5 mm i kartonu.
Jeśli chodzi o część 96A, to w pierwszej kolejności będzie ona zginana w pół, a następnie wzdłuż zaznaczonych linii. Także po uformowaniu jej zostanie ona wraz z oparciem 96 doklejona do burty 46. Po przyłożeniu gotowych już oparć do burt, zarówno prawej jak i lewej burty, taka sama sytuacja była z obu stron, okazało się, że rozstaw części 96A nie pokrywa się z rozstawem, czyli odległością od siebie, białych pól na burtach, innymi słowy nie pokrywa się z zaznaczonymi miejscami przyklejenia tych części 96A. W związku z tym przed przyklejeniem oparć na każdej burcie jedno z białych pól zakleiłem zapasem koloru. Po usunięciu tego problemu oparcia można było już bez przeszkód przykleić do modelu. Jeśli chodzi o części z numerem 97, to tu przebieg prac był bardzo podobny do tych poprzednich. Różnica w zasadzie dotyczyła drobnych części. Zamiast części 96A, aktualnie mamy część 97A i 97B, o których w instrukcji czytamy. Część 97A wyginamy kształt celownika, część 97B podklejamy tekturą, na częściach tych osadzamy siedzenie. Tu miejsce przyklejenia niewielkich elementów, o których mowa. Do nich, tak jak było zaznaczone w instrukcji, doklejone zostaną siedzenia 97. Części 97 wzmocniłem dokładnie tak samo jak części 96, ale ponieważ finalnie mają one większą grubość, także korzystając z kserokopii mogłem części 97 podkleić tekturą o grubości 0,5 mm.
Jak widać na zdjęciu, okazało się, że można jeszcze swobodnie między sklejane ze sobą fragmenty części 97 dołożyć dodatkowy pasek tektury o grubości 0,5 mm. Jedna z części 97A posiada defekt kolorystyczny, ale nie jest on problemem, bo pamiętajmy, że po wygięciu tych części w celowniki znajdą się one pod siedzeniami, czyli będą zupełnie niewidoczne. No i pomimo tego, że przed chwilą powiedziałem, że części te będą niewidoczne, już tak z przyzwyczajenia poddałem je normalnej obróbce, w tym retuszowi. Druga część filmu, ponieważ zbliżam się już powoli do końca modelu, to trzy elementy wykończeniowe. Zderzak przedni, haki przednie i tablice rejestracyjne. Tu wykorzystałem części z numerem 98 i 99. Z pasków 98A zrezygnowałem, łączenia w części 98 wykonałem na styk. Na kolejnych zdjęciach prezentowane będzie umiejscowienie poszczególnych elementów modelu oraz oczywiście części papierowe z wycinanki. Część 98 od strony niezadrukowanej polakierowałem na szaro. Ona też posiada mały defekt, natomiast bez problemu udało się go usunąć.
części 98 wyciąłem dwa otwory w zaznaczonych miejscach. Jeśli chodzi o haki przednie, to przyznam się, że nie do końca wiedziałem, jak wykonać je z proponowanych części. Zarówno kolor, jak i kształt nie za bardzo mnie przekonywały. Próbowałem, ale ostatecznie postanowiłem zrobić je według wyglądu oferowanego w modeliku. Zakupiłem ten egzemplarz i w przyszłości może do niego wrócę. To inna skala, jednak ten sam autor. Oczywiście jest to nowsze komputerowe opracowanie, karton też jest zdecydowanie lepszy.